Hej, witajcie fani War Thundera. Nie zapomniałem o was i mam dla was dzisiaj właśnie filmik, jak lamię samolocikami. No i polecimy sobie w bój. W bój polecimy sobie czym? Tak rozmyślam. Nie, no niemieckie to wstyd taki latać. Amerykańskimi sobie polecimy. Chyba, dobra, może być to. Polecimy sobie amerykańskimi samolocikami. Serwera EU i czekamy w kolejce. Coś tam pewnie jakieś no razy dwa do zrobienia jest. Czytałem, że jakaś tam bitwa jest pod czymś tam, więc może jakieś tam nie wiem, coś tam może będzie ciekawego. Jakieś bonusy, przycelne zniżki czy coś tam. Jak chcecie, to sprawdźcie. I co mogę powiedzieć? Dużo się mówi ostatnio o czołgach War Thunderowych, no studia tego, która stworzyła War Thundera. No i zobaczymy, co z tymi czołgami będzie. Ja wiem jedno, dopóki wodzie będzie tak, jak to wszystko jest teraz, to założę się, że i tak nie ma szans, żeby po prostu pobiło to wszystko. To już jest po prostu wyrobiona marka. I dużo jednak więcej osób gra WOTA niż War Thundera, bo jednak no musieliby naprawdę, to jest czas potrzeba na to wszystko, to nie jest tak, że War Thunder wyjdzie i będzie od razu niesamowity pewnie jakiś, no to byłoby trochę lekkie dziwne, lekko dziwne, no mają, widzą jak to wygląda w WOTcie, co można zmienić, mają lepszy silnik, mają możliwości, ale to ciężko mimo wszystko i tak będzie osiągnąć podobny teraz poziom do tego, co jest w WOTcie, tak, to jest jednak sporo. To się doświadczenie też będzie liczyło. War Thunder ma doświadczenie w samolotach, wie jak to robić, a w czołgach no niekoniecznie. Patrzcie, mam dwa rodzaje klapów, podniesione i lądowanie, no i masakra. Wyląduje? Za duży speed mam. Ten I-15 chyba wyląduje, wiecie? Nie wiem czy warto. Lądujesz, koleś? Kotleś. Przyjmuję. Dobra, przejął. Nie warto. Dobra, wiedziałem, że nie będzie warto. A ja nawet kuka wniosłem do góry, lol. Bez sensu. Dobra. Gdzie mamy punkt kolejny do przyjęcia? C. Dajcie mi chwilę, ustawię sobie... Nie to, ustawienia. Ustawienie domyślne. Teraz mam do wyboru ustawienia bojowe i podniesione, zobaczcie. Bojowe dają to, no lepiej się lata, tak? No, ja mam właśnie taki bug, że no, te zmiany, kurde, ustawiam, ale one się nie zapisują. Ciągle muszę wchodzić do bitwy i resetować to jest strasznie denerwujące i czasami po prostu zapominam o tym, żeby ustawić te klapy na bojowe. A jeżeli macie jakiś inny sposób, żeby to naprawić, no to możecie mnie poinformować. Tutaj jakiś samolot kleci sobie. Oszuście ty mały. Oszust. Lol, masakra. Zacięła mnie aż kurna w pewnym momencie. Seriami. Pięknie. Pierwszy leży. Pierwszy gleba. Tutaj jak widzimy F2A Buffalo 2 gonił naszego Japońca. Tego chyba wybiorę sobie na pierwszy, jako pierwszy cel. O, padł, dobra. No sorry koleś, no nie chciałem ci pomóc, ale widzisz jak to jest w tej grze, kurna. Dobra, tutaj Buffalo kolejny. Seriami. O kurna. No błagam, nie, i dupa, już dead, już jestem dead. Cholera. Rzecz to, ci suiciderzy, kurna, tam jedne robią naprawdę, no i jedyny taki dobry samolot miałem, kurna. Buffalo. Cztery działka, teraz dwa działka mam gówniane, no. Cholera, no, strasznie. Się wkurzyłem teraz, no bo dobrze mi szło, kurde. Powolutku leciałem. A takie, kurde.
coś mnie spotkało. Tutaj jak widzimy, zdecydowana przewaga. No nie, jest porówno. 4-4. Teraz mamy. Teraz jest identyczna sytuacja. A to jest nasze lotnisko teraz już dobrze. Chociaż tyle dobrego. Tego I-15 trzeba dobić, kurna, bo on jednak żyje. Może się chyba naprawić jeszcze, nie wiem. Nie mam pewności. Dobra, asysta chociaż jest. O, 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 Iszak, o kurna. O Jezu, nie, koleś, kurna. Iszak, giń. Dobra, zniszczony. I kurna, znowu mam coś rozwalonego. Pewnie znowu w kogoś wleciałem, teraz ja. Cholera, jasna, też jestem lamusem. Chyba leci prosto na mnie. No, leciał tak w okolicach mnie, więc nie chciałem ryzykować, już nie będę miał dobrych samolotów wtedy kompletnie. Seriami, seriami, seriami multi. Ale trafiaj, 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 kolego, trafiaj. O Jezu, koleś, kurna! Jezu, jak ten typ mnie denerwuje, lata tutaj. Dobra, rozwalony. Ładujemy, ładujemy. I gdzie teraz wylądować, żeby było bezpiecznie? Tu nie jest bezpiecznie, tutaj latają szkopy, kurna. A jak widzimy, silnik jest w nie najlepszej sytuacji. Nie wiem, czy dam radę tutaj przeżyć, kurna, tyle czasu, żeby to wszystko naprawić. Dobra, nie dam rady, więc lecę do przodu, no trudno. Nie będę włączał dopalacza po prostu. Ale lecę na tego I-15, to jest jednak lepszy. Więcej działek ma typek, ale no co ja poradzę, teraz nie wyląduję. Rozwalony. Nie wiem, jak on mnie nie rozwalił, szczerze powiedziawszy. Sam się zdziwiłem. Su-2. Wysoko, wysoko leci. Gonię go powoli. Dobra, muszę wziąć nos w dół. Lekki dopalacz do przodu. Ale żeby samolot się nie dusił. Su-2 leci w dół. Jedzie, leci w dół, będzie chciał tego naszego... A, tutaj chce. On niszczy nasz konwój, tak? Konwoje. O Jezu, ucieka. Skubany, szybki. Włączył nitro, kurna. Będzie ciężko go dogonić, wiecie? Ale teraz zrobi zakręt. Uwaga. Może go dogonię teraz lepiej. Będzie bliżej zaraz. Jest. Zmniejszam dystans, który nas dzieli. No i jest już prawie w moim zasięgu strzału. Zaraz zniszczę. On ma strzelce z tyłu, wiecie. To jest jeszcze problem kolejny. Dobra, już go nie rozwalę tą serią. Dobra, odsuwam się. Kilkanaście sekund teraz. O Jezu, jeszcze na plecach mam kogoś. Dobra, muszę polecieć do niego bliżej, bo zaraz będzie pestki. Zaraz przeładuję magazynek, kurna, jak Francuza chce, nie? O Jezu, dostaję. Od przodu dostałem coś tam. Trafienie krytyczne. Teraz musi paść, to będzie kluczowe. Kluczowy moment. O nie! No really? Jak to możliwe, kurna? Ile on żyje naprawdę? Skubane, kurde, fakier. Odsuń się tym. Dobra. Nie wiem, co oni mają z tym podlatywaniem tak blisko, kurde. Przecież masakra, jakby takiego strzelca miał z tyłu, to by go zdjął pewnie. Ale chyba go zabiłem, tak właśnie strzelcem mi się wydaje, rozwaliłem kolesiowi. Dobra. O kurna, tutaj przewaga jest i to zdecydowana, panowie, ej, ty się tym KI-45 tak nie bawił, kurna. Chyba nie wiem, kto ci ma pomóc, chyba nie liczy, że ja ci pomogę, kurna. Ja jestem za słaby na pomaganie komukolwiek, kurna. Ja tylko zagrożenie przynoszę. Dobra. Pięknie. Obrótka. I Buffalo.
dragonie go teraz, muszę teraz polecieć i weź tym kurna niemieckim shitem oddać kurna ode mnie, bo się boję, że w ciebie wlecę lepiej. Weź koleś, nie ryzykuj lepiej. Ty, jaki on szybki jest, widzicie jaki szybki skubany? A te samoloty może coś tam spaźwiły troszeczkę, to są samochody znaczy się. Mogę naszym trochę, bo my tracimy właśnie, mamy mało już tych samochodów. Chyba warto je niszczyć, czy nie? O kurna. Warto kurna niszczyć, ty kurna debilu skończony. Ja pierś. Warto niszczyć. Cholera, szkoda, że tam nie mogę strzelać. Ale bym tak kurna! Jakbym tam wylądował tak, że móc strzelać tutaj, ale by bracie, jak to byłaby rzeź, kurna. Ale byłaby masakra jakaś, jakbym tak wylądował, żeby mieć ostrzał w plecy tych wszystkich samochodów, kurde. Albo taką atomówkę, kurde, tutaj. Tak 4000 bomba, kurde. Byłaby niezła rzeź. O, asysta. 30 PD. Dobra, musimy uważać, bo kurde mają więcej samochodów tych. Thanks. No problem, mate. NP. Lecimy do boju. Ale sfailowałem naprawdę, kurde. Widać, to jest właśnie takie coś, że jak się gra w grę cały czas, to się nie robi takich błędów głupich, jak nie podlatuje się, nie failuje się tak. Ja niestety jeszcze nie opracowałem tego systemu tak dobrze, żeby tak wymiatać. Tutaj jak widzimy jakiś kot leś pali się. Wypadałoby go tutaj dobić. Choć tutaj jeszcze za nim jest jeden typ, którego też warto rozwalić. Raczej. Dobra, padł pięknie. I teraz tego pershootera amerykańskiego. Ale pazie wydziałko, Boże Święty. To on bomby rzucił? Te samoloty są strasznie zwrotne i właśnie zobaczcie, jak ciężko takiego typka dogonić, kurna. Może nie tyle co tego dogonić, a co? A, przegraliśmy. O cholera. To co, wystarczy zniszczyć te wszystkie samochody i już się wygrywa na tej mapie? Myślałem, że te lotniska mają jakiś wpływ, a tutaj widzę, że nam zdjęli chyba samochody wszystkie i padliśmy. Szkoda, kurde, bo było bardzo wyrównane, nie? Nie poszło mi nawet źle, mógłbym mieć ładną podwójną. No tak trudno. Przegraliśmy. A nie, zrobiła się podwójna. Nie zrobiła się podwójna. No szkoda, kurde, bo... No, peszek, kurna. Ale dziwię się, myślałem, że... Jak zniszczą nam wszystkie samochody, to nic się nie stanie. No ale... dupa. No i to już było wszystko ode mnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.